Witam serdecznie. Dzisiaj Dirmut Brannik i Zbyszek Falkowski będą bić swoje życiowe rekordy. Zobaczymy, jak długo będą siedzieć w wodzie z lodem. To jest konkurencja, o której myśleliśmy już od kilku miesięcy. I dzisiaj zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dziękuję. Mało. Nie, dobrze, jeszcze kol wejdzie. To będzie dobrze. Ja już to robię 36 lat. Jak pan trzymał przy sobie ten rząd na spodzie, to do mnie i spojrzał na mnie. O właśnie. Takie upasy będzie, nie potrzeba. Da pan radę jedną ręką tak mi pokazać? No tak, oczywiście, proszę bardzo. No, żeby... O właśnie. Z lodem zakon brat. Najpiękniejsze było dwa dni, to było zimą, jak było sezonu. Okej, dobra, proszę. Zbyszku, jako twój trener w sztukach walki wiesz, że wspieram ciebie bardzo mocno i cała nasza grupa, z którą razem trenujesz, trzyma za ciebie kciuki i liczy, że pobijesz rekord jutro i w tym lodzie będziesz 3-4, obnie cały dzień, wiesz? No dobrze, wszyscy będą zmęczeni. Trzymamy dla ciebie, Zbyszku, kciuki. Postaram się, mistrz. Thank you.
Jest pan producentem tego lodu. Co to jest za lód? Co to za woda? Proszę pana, woda jest poddawana systemowi filtracji. Jest to idealnie czysta woda, dzięki czemu tworzymy idealnie przezroczysty, naturalnie przezroczysty lód. By osiągnąć taki stopień czystości lodu. Tutaj akurat jest popękana bryła, więc widać jakby była mętna. No bo to popękało na wskutek różnicy temperatury. No ale to 12-stopniowy system filtracji. Po prostu posiadamy taki, filtrujemy. Później maszyna to zamraża. No i wychodzą, jak widać, kostki są przezroczyste. Brył nie produkujemy, kupujemy je, ale dążymy do tego, aby w przyszłości produkować również bryłę. Mhm. Dzięki. Dziękuję. Jest pan burmistrzem Suraża i oczekujemy, że tego typu inicjatywy będą promowały tą miejscowość. Ale jeszcze proszę powiedzieć, jakiego typu przedsięwzięcia podejmujecie tutaj na terenie gminy dotyczące natury, przyrody, tego typu rzeczy? Gmina Suraż położona jest ponad 30% na terenie obszarów Natura 2000 i szkoda byłoby nie skorzystać z takiego dobrodziejstwa. Wiele osób uważa, że obszary przyrodnicze to przeszkoda do rozwoju, do inwestowania. My jesteśmy innego zdania, czego przykładem jest i ta inwestycja w Surażu. Staramy się promować turystykę aktywną. Na terenie gminy mamy kilkanaście gospodarstw agroturystycznych, w których również znajdują się sauny, banie typu ruskiego. Rzeka Narew, również ja osobiście zostałem też morsem, korzystam z takiej krioterapii, kąpieli zimowych tutaj w Narwi. Również jestem prywatnie inwestorem takiego rodzinnego ośrodka Dobrowoda Zdrój, który będzie się specjalizował w rehabilitacji i leczeniu w wodzie. Moja córka jest rehabilitantem, ma działalność Ruch i Woda i niedaleko stąd, parę kilometrów, na terenie sąsiedniej gminy powstają ekologiczne domy z gliny kryte trzciną, więc bardzo zdrowe do zamieszkania, ale też i do odpoczynku, rehabilitacji. Specjalizuje się również w wykorzystaniu miejsc mocy, natury. Mamy pobudowany krąg mocy o średnicy 6 metrów, gdzie jest 12 głazów promieniujących w środku menhir. Oznakowujemy w terenie też naturalne miejsca mocy, związane jeszcze z prakultem Słowian. Więc czerpiemy też z takich alternatywnych możliwości leczenia, rehabilitacji. Mhm. A jeśli chodzi o Słowian, to wiem, że wykopaliska jakieś tutaj były takie sprzed 3000 lat, coś takiego? Suraż słynie z archeologii, mamy ponad 200 stanowisk archeologicznych na terenie miasta. Jest to dobrodziejstwo i problem, szczególnie przy inwestycjach, ponieważ cały czas musi być nadzór archeologiczny. Mamy jedno z najciekawszych muzeów prywatnych archeologicznych w Polsce, z którego wypożyczają zbiory największe polskie muzea, nie posiadają takich kolekcji. Bardzo często prowadzone są badania archeologiczne. W tym roku dokopano się do XII wieku na grodzisku średniowiecznym pochodzenia ruskiego. Odnaleziono również fundamenty najstarszej świątyni Fundacji Księcia Witolda z XIV wieku właśnie w Surażu. Dziękuję bardzo. Tak krajoznawczo trochę, będzie ciekawie. Super. We'll be right back.
Żyją, żyją. Lód nie gryzie. Nie ma zęba. Ja w przyszłości też tego spróbuję. Jeszcze w tym roku. Zapraszam. Panie Zbyszku, jak pan się zgodził, ja bym takie zdjęcie zrobił, że pan... No tak, no jak ta bateria słoneczna, jakiś takim gestem, że pan czerpie to słońce jakoś tak nad głową, co? Tak, a tak gdzieś dłoń mi do głowy bardziej, jakby pana prosił. O tak właśnie. Grzeje, a nie ziemi. Zależy kogo. Wszyscy się mylą. To lód sprawia, że organizm się grzeje. Wim Hof też tak mówi. O 12 włączony zegar. Ale tu 27 minut. To on mnie wyzwał, nie ja jego. Przepraszam bardzo. On przyjechał, mnie wyzwał, że chce spróbować. Proszę bardzo. Jesteśmy jeden i drugi pierwszy raz. Nie znamy swoich zachowań jeszcze dalej. Ja mu nic nie robię, on może w każdej chwili wyjść, jest wolnym człowiekiem. Każdy jest wolnym człowiekiem i wie co robi. I przede wszystkim jest dorosły.
A natura jest wielka. Nieodgadniona swoich tajemnic. Natura jest tak potężna, że jeszcze przez wiele, wiele lat nikt nie pozna jej do końca. Jego nie ma w ogóle. W ogóle nie. On nauczył się chować przed lodem. Przez tyle lat zbudował sobie drugi domek. On już dostaje sygnał, że jak mózg mu mówi, że już tam będzie włażony, to już on do nowego domku się chowa i się zamurowuje. Tak. Trzy stopnie max. To dużo. Znaczy to bardzo nisko. No, lód pływa. Jego ona miała 8 stopni przed włożeniem lodu. A 130 kg lodu, czy tam 140, to policz. Jeszcze jak on się rozpuszcza, to zawsze obniża jeszcze temperaturę. Jak lód pływa, to musi być blisko zera. Nie, no blisko to nie jest. Jest 2-3 stopnie. Powiedzmy, nie mam termometru, no ale żeby zmierzyć. Czekaj, zaraz zapytamy, czy ten ma termometr. A ty masz termometr jakiś taki w tym? Ja mam w zegarku, ale nie wiem, czy on przy zerze pokazuje. Tu godziny w tej wodzie, to i tak wiesz. Tak dobrze, dajcie, że żyje. Schodki dajcie. On ma tam schodki z tamtej strony. A nie, to jedne trzeba przestawić. Przestawcie mu schodki. O. No zimno. Nie ma. Tylko ten, prawie studnia. Jak poziom wytrzymałeś ci długo jeszcze? No ja jeszcze nic nie czułem. Widać po panu. Po godzinie jeszcze. A. Ja mógłbym zaatakować godzinę. Nie wiem, czy się zgodzą wszyscy, ale bym zaatakował godzinę po prostu. No jak już jedno, to ale kto cię stąd wyciągnie po tej godzinie, to będzie dopiero. Spokojnie, ja sam wychodzę. Wszystkie komórki pod kontrolą. Ja sam wyskoczy. Dwa kabelki w powietrzu. Poszło? Nie, on zaraz. No brawo. Wejdzie. Ale przeżywał chłop, tragedię widać. No to nie. On mnie wyzwał, no to słuchaj, to nie ja. No. Przecież ci mówiłem w pociągu, nie? Może to nie ja. No. Każdy jest dorosły po prostu. O, teraz już mu dał. Oh, 30 minutes, it's a good time. Very good. Podlasiak! Przyrównaj wagę człowieku, on jeszcze samo grzeba wodę. No, to z tego grzej, zobaczy, lód się topi przy mnie. Żadnej skórki nie ma gąski. Nie ma. Zanim ta ilość smalcu przymarznie, to...
do czego się w końcu przydaje. O to chodzi. A. Ale wiesz, smalec malcem, ale kostki, ręce, dłonie, wszystko masz, wiesz, masz... Tam nie ma tłuszczu, nie? To tak się wydaje. Tutaj masz izolator, ale... Ale Gnaty, ale kto był pod wodą i wiesz, 2 stopnie, to jest... Ale w każdym razie brawa się należy, prawda? Nie. Tak jest. 30 minut to... Nie, to jest ogromny wyczyn. Normalny człowiek jest... po 5 wyskakuje i tak oporzony. Normalny człowiek po 20 minutach ma hipotermię, zacznijmy od tego. Przeciętny człowiek, o tak. Przeciętny człowiek po 20 minutach powinien mieć hipotermię, nie? Według tego, co uczą na kursach, nie? Narodowników medycznych. A po co? A możesz tak, bez pianki dawać. Już teraz cieplejsze. Jeszcze patrz, taka procedura. Tak? Co? Do połowy po zanurzaniu, tak? Więc ja to... Był z głową zanurzony. Ja z głową pierwsze wchodziłem. I pod wodą, wiesz, reset organizmu robię zawsze. Resetuje się, wychodzę i... Jak ci jakby lodem zasypuje, jak pod lodem się siedzi, to jest dotąd, tak? Do maksa? Czy tak, dotąd, do szyi. Ale w lodzie jest łatwiej jak w wodzie. Z lodzie, bo tutaj cię cały czas studzi. Tu cały czas czuję działanie... Na każdej komórce czuję ochłodzenie po prostu aż do samych końca palców. Tutaj, gdzie mam styk z wodą, to jest normalnie działanie cały czas chłodu. Ale z drugiej strony słońce grzeje, nie? I mam grzejnik stan, biorę energię słoneczną. Jechać do sklepu? A po co? Nie, w życiu. Czemu? Panie, ja swoją cysternę wypiłem już, starczy mnie. Ja kocham teraz żyć na trzeźwo. Wtedy dopiero się czuję... Wszystko. Pół godziny, Grzesiek, to jest złe. Ogień, nie? To teraz jeśli mówi, lepiej jest tam, lepiej, nie? No teraz już on się odgrzewa. On za 10 minut będzie normalnie odgrzany już. Tak? No. Bo teraz... mięśnie, żeby przepychać przez naczynie włosowate krew, żeby się rozprowadzić równo. Krew obwodową musi puścić. To wszystko są złożone tutaj na zdarzu, tak jak praktycznie nie funkcjonuje. Na wszystko to są zbędne. Ze środka ciała musi na kończyny przepraszam. A to wiesz co tam będzie? Jak w nożem postawi. Brawo. Patrzy na mnie, na moją reakcję. Teraz kto dłużej wytrzyma w gorącej wodzie. No teraz, czy on dłużej wytrzyma w gorącej, czy ja w zimnej? Ja tu stoję na cold water. He's staying at cold water. Natura jest wielka. To zabieramy się, jedziemy, jeszcze siedzi. A no. I będzie siedzieć. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję. Dużo zdrowia życzę. Brawo panu. I zapraszam do morsowania, będziemy tu organizować. No, brawo. U was. Kąpiele w Narwi. Może się poziom rzeki podniesie. No, wreszcie. We'll be right back.
woda jest gorsza jak sam lód. Nie, sam w samym lodzie lżej. Dopóki się nie stopi, to on tak nie chłodzi woda. Dopiero jak tygry. No ale jeszcze chłodno, bo lód by się topił, nie za mocno, ale tak to jeszcze chłodno jest. Właśnie Zbyszek, tak jak ci mówiłem, szukam kogoś, kto będzie w tych wielkich bryłach rzeźbił, nie? No ja wiem, no ja ci pomogę, i ale ja jeszcze ze swojej strony dać mi trochę czasu. No, ja rozumiem. No, na razie ja ze swojej strony zawiozę do ludzi, którzy ja wiem, jeszcze robią. Żeby tam po prostu go przeszkolić, wszystko. No? Wyposażę nawet w narzędzie, mam no, nawet taką małą mroźnię złożoną, mogę gdzieś ją rozłożyć, żeby pracownię miał. To nie tylko piła. Tam nie piła, tam te flisackie, te pilniki gazowe, te palniki, co papy kładą, żeby te kształty okrągłe porobić. Tam jest... W marcu byłem w Warszawie na Eurogastro targach, to wyrzeźbili z Poznania. Tego Posejdona i takie tutaj z ręki, nie? Ale to zajebiście wyglądało. Klata taka wychlastana, że każdy kurwa ścięgno widać, nie? Na tym tak porzeźbione to. I w hali stała 6 godzin ta rzeźba. I ona tak jak jest, ona się kurczy tak proporcjonalnie, nie? Nie to, że tam głowa odpadnie czy coś. Nie, nie. Z tym, że tam jest trochę inaczej, bo są monitorowane procesy życiowe. Tak, bo on połyka jeszcze termometr specjalny i lekarze monitorują i z zewnątrz kilka termometrów jest. I jeszcze ma te EKG robione. Nie zamrozić. No jakby nie patrzeć, to jest ekstrema. To jest już... Jakby pan teraz zmierzył temperaturę ciała, to jak pan sobie... Normalnie, muszę mieć powyżej 32, czyli mam około 35 cały czas. Bo gdybym miał 32, to już bym miał gęsioskórkę i hipotermię. Ja muszę się grzać na tyle. Organizm wynalazł takie sposoby, nawet nie umiem tego wyjaśnić do końca, że po prostu przebywa sobie w tych warunkach i nauczył się ogrzewać. Dodatkowo włącza jakieś procesy, które nawet już ja nie kontroluję, nie? Tak naprawdę, nie? Bo on sobie... Nauczył się tego. Tutaj na górze to mam normalną temperaturę, ponieważ biorę teraz energię ze słońca, nie? A druga część jest właśnie, czyli black and white, tak? Czarne i białe, gorące i zimne. Łączenie żywiołów. No słońce jako energia jest ogromne. Po prostu. Ja nawet jak robię te swoje treningi i siedzę sobie tam w wodzie, gdzie jak klęknę, to jestem praktycznie zanurzony cały, nie? Z dłońmi, ze wszystkim. Z tym, że woda ma powiedzmy 4, 5, 6 stopni, no to do 4 godzin wytrzymuje, nie? Ale to jest inaczej, bo pan pływa, nie? No ale i pływam, ale i siedzę półtorej godziny na przykład bez ruchu, nie? Sobie po prostu odginam się do tyłu głowę i ręce falują w wodzie. Albo kładę się w wodzie, i wystaje tylko otwór usta, nos, oczy, a reszta wszystko jest zanurzone i faluje pod wodą. A prąd wody studzi cały czas. Tam nie ma stojącej wody, która by po prostu ogrzewała się wokół ciała tam powiedzmy. Tylko ona cały czas przepływa, studzi jak w reaktorze. Kurczę. Studzenie, 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 przegarnianie. Tu jest zdecydowanie lepiej, no. Bo tutaj... Jest przede wszystkim dzisiaj bardzo dobra pogoda. Idealna wręcz do tego, bo słońce jest czyste i praktycznie daje taką energię, że można po prostu siedzieć i siedzieć. Natura jest wielka. Nie znamy jej tajemnic tak do końca. I długo jeszcze nie będziemy znali.
znaczy nigdy jeszcze nie doszedłem z tej granicy, tak naprawdę. Powiedzmy, że zawsze robię tak, żeby po prostu mieć to wszystko pod kontrolą. I mój organizm... Nie, ja mam po prostu, jakby to po ludzku powiedzieć, taki system monitorowania w środku. Samokontrola na maksa to nazywam. Czyli czuję każdą swoją komórkę, aż do samego czubka palców. I wszystkie odczyty zbieram tak jakby do systemu i monitoruję. I tam nawet słyszę swoje bicie serca, czuję temperaturę, jaką mam. Ja w tej chwili czuję komfort termiczny. Czyli moje ciało pracuje na bardzo optymalnym jakby takim rytmie właśnie. Ja to nazywam stanem koherencji. To jest taka szczęśliwość, można powiedzieć, cały czas. Stan błogiej szczęśliwości. Dla mnie nie ma znaczenia w tej chwili, że jestem w tej zimnej wodzie. Absolutnie. Procesy życiowe są tak, uważam, że to jest właśnie sprawa serca. I komunikacji między sercem a przysadką mózgową w częstotliwości 0,1 Hz. To sprawia, że organizm pracuje optymalnie. Wszystkie procesy są niezaburzone, nienaruszone. Wszystko jest pięknie i ładnie. Czysta radość. Masz granicę czerwoną. Tam, gdzie jest woda, to jest poniżej jest czerwone? No tak, no ale to czerwone oznacza, nie możemy się bać tego czerwonego ciała. No, ponieważ ciało, jeżeli jest czerwone, oznacza po prostu prawidłową reakcję organizmu podczas kontaktu z bardzo zimną wodą. To nie jest jakiś objaw poparzenia, czy jakiegoś tam jeszcze negatywnego. To jest po prostu zdrowy objaw, który występuje przy naturalnym kontakcie, morsowaniu, zimą czy w zimnej wodzie, która jest poniżej 5 stopni. Bo tu trzeba zwrócić uwagę, że możemy rozgraniczyć na dwa morsowania. Morsowanie tak zwane lekkie, od 5 do 10 stopni i od poniżej 5 do 0 to jest morsowanie, no nawet do minus, bo morza nieraz mają jako słona woda, minus 2 może mieć słona woda w morzu. No ale to są już wtedy twarde morsowania, wtedy to już jest dla takich już naprawdę dobrze wyszkolonych zawodników, jak to się nazywa. A w tej chwili naprawdę ja nie odczuwam tego, że tam jest tak zimno. Ja to sobie tak, ja wiem, wyjaśniam, że tam jest tam fajnie. No. Tak ma być, no. No czy to jest skronówka chyba po prostu z sieci. Natomiast ja nie ma znaczenia. Mają najczystszą Polskę, tak. Z sieci wody. No, tu jest akurat znana bardzo z czystej wody. Tak. No zresztą widać to wszystko po ciele, nie? Jeżeli się obserwuje ciało, to u mnie nie ma żadnych tam naruszeń, nie? Wręcz jak dotykam, to aż gorące, nie? Czyli słońce daje mi taką energię w tej chwili, że po prostu jest happy. Natura się postarała dziś, dając mi cudowną pogodę. Wsparła mnie ze wszystkich swoich sił. Im wcześniej zostanie pobudzony tym lepiej. I on cały czas na obrót, tak jak widać, nie? No to jest po prostu czysty układ immunologiczny. To jest działanie prawidłowe systemów wszystkich. To jest pokazówka. 4 lata temu
tej kriogenicznej komorze leczenie miał. Cztery chyba nie choruje. No właśnie. Mróz leczy tak naprawdę. Mróz leczy. Coś nasi kibice pouciekali, kurczę. Wymiękli. Za zimno. Chłodno im się zrobiło. Come on. Nie. Kołbak? Kołbak, nie? No, kołbak. No. Next year. Next year, okay. Następnym razem. Dzisiaj dość. No dzisiaj dość. Zaraz godzinka będzie, nie? Właśnie ze minuty chyba. Jeszcze 55 sekund. Tak? Wynurzałem się, że w gryłę głową nie uderzył. No mówiłem godzinę, to nie będę już, wiesz, łamał słowa, no dałem słowo. 3, 2, 1, godzinka. No tak jeszcze z minutkę na zaś. Zawody. Teraz posłuchamy opinii, wyjaśnień uczestników. Dermot, tell us please, how did you work when you were in the water? What happened minute after minute, all the sequence? It's a very difficult no, it's not difficult to describe. A competition is very different than just doing it, training. The idea of a competition as well, it's you have to fight your nerves beforehand, and it's a very interesting process leading up to the event.
Lands in the water. Well, I just know by looking at this dude here that it doesn't matter how cold the water is or whatever the conditions, that he's not affected by it so much. So this also puts you in a very different state of mind. Difficult to describe. It changes over the course of time, and then you can start, when I start to feel myself shivering, then I know that at this point, I don't want to go beyond that point. And so I'll tighten up my core and breathe faster and try to prevent the shivering from happening. And push the blood through? Yeah, you just push it up and down and try and make sure that the extremities are as warm as possible. Then if I feel a stop and then I feel myself shiver again, I mean, I don't like it. I don't like to shiver. Mm-hmm. That's why you have the techniques. Yeah, the technique is very simple. It's just as you start to feel the shiver, contract really hard, relax, contract. So basically what you're doing is a shiver on steroids. You're just taking the shiver and doing it to its extreme. And that seems to calm it down a little bit. So I learned a lot from today. So it was the longest time for your record, personal record? Yeah, because I never tried. The water was different too. Every time it's different in all different conditions. I definitely would like to do something like that again. It's the first go, so we see what happens in the future. But I'm happy. I'm privileged to be here with this great and genuine Morse. Yeah. So. Thank you. You're welcome. A powiedz, Zbyszek, jak ty się czułeś tak po kolei, tak co kilka minut? Czy cały czas było identycznie, czy coś się zmieniało? Nie, no cały czas czułem się bardzo świetnie. Natomiast nie ukrywam, że była to pierwszy raz próba podjęta przeze mnie. Nawet nie starałem się wcześniej próbować w wodzie z lodem. No po prostu tak, mówię, przystąpię tak, jak jest, na żywioł, jak to się dzieje wszystko w naturze. Natomiast jeżeli chodzi o stany, to tak jak ja to wcześniej mówiłem, że zastosowałem tutaj metodę bardziej taką, którą stosuję w samotności, tak, że najpierw wchodzę, robię sobie reset całkowity ciała z zanurzeniem głowy, wychodzę, trochę energii rozprowadzam jeszcze po ciele, dokładniej po sobie i wtedy dopiero za drugim wejściem nie mam żadnych zaskoczeń, wszystko idzie normalnie, czasami troszeczkę, powiedzmy gdzieś po 10-15 minutach dopompowałem jakby tą energię do końcówek stóp. Chodzi głównie o stopy i palce, bo te najgorzej są jakby narażone, dlatego że stamtąd serce ma bardzo utrudnione przepompowanie wtedy tej zimnej, która w zasadzie ona zaczyna stygnąć bardzo mocno w tych palcach ze względu na to, że jednak sam fakt pływania lodu i świadczy o tym, że woda nie może być cieplejsza. No ile tam sypa no, tego lodu? Chyba coś koło 130... 150 kilo. 150 kilo, tak? No to woda wcześniej, wiedzieliśmy, że jest około 8 stopni, to na pewno ją schodziło do 2-3 stopni na maksimum, tak jakby. No co prawda nasze ciała, szczególnie moje, pewnie odgrzewały jeszcze swoje tam, no ale to jest zbiornik prawie 2,5 tysiąca litrów, no przy założeniu, że z 500 litrów było tam poniżej stanu, to około 2000 litrów wody nie jest w stanie ciało ludzkie odgrzać, więc tutaj nie było mowy o jakimś tam sztucznym podgrzewaniu, czy coś, żeby tam wynikało z tego. Natomiast ogólnie sam fakt, no przede wszystkim widać to było też na mojej twarzy i rękach i ciele, że wykorzystałem tutaj maksymalnie energię słoneczną, ponieważ było piękne słońce, które dawało ogromną energię i właśnie tą energię, którą nieraz z niego czerpię, po prostu w tych treningach swoich udało mi się pozyskiwać przez cały czas. Więc doszedłem do pięknego, takiego wspaniałego stanu, który zawsze nazywam koherencją, czyli komunikacja między sercem a przysadką mózgową w
pełnej stabilności, oddechu i wszystkich optymalnych czynności pod kontrolą właśnie w synchronizacji 0,1 Hz. Pełny stan koherencji, takiej zwykłej szczęśliwości, tego ciepła, które daje właśnie ten lód. Nam się wydaje wszystkim, którzy mają granice po prostu postawione, bariery w mózgach, że lód jest zły. Nie, lód nie jest zły. To jest naturalne środowisko Ziemi, świata i natury. Natomiast natura sama poprzez odpowiednie treningi jest w stanie wykształcić. Ja sam nie jestem teraz jakby w stanie określić wszystkich procesów, które zachodzą w moim organizmie w tych sprawach. Natomiast poddałem się naturze całkowicie i uważam, że ta komunikacja międzykomórkowa, która następuje we wszystkich stworzeniach, istotach na Ziemi, ona po prostu jest najpiękniejsza i ona daje nam po prostu wiele, tylko powinniśmy się poddać jej jako naturze i iść za nią w tym momencie. To dziękuję za piękne doświadczenie ekstremu, jakie ludzie mogą dokonać. No przede wszystkim mogą czerpać zdrowie z tego środowiska. Poprzez poddawanie się tym, poprzez szkolenia, odpowiednie, profesjonalne podejście do tematu. Tak, żeby po prostu nie uszkodzić, nie zrobić czegoś błędnego, bo wielu jest ludzi, którzy doprowadzają do niebezpiecznych sytuacji poprzez kontuzje, które nie powinny w ogóle nastąpić. Nieodpowiednie podejście nawet do spraw mrozu, lodu i morsowania może doprowadzić do kontuzji nerek, uszkodzenia organów i tak dalej, bo zbytnie ochłodzenie i przechłodzenie organizmu też jest szkodliwe. Natomiast jeżeli będziemy stabilizować i kontrolować sytuację, to wtedy pokazuje się nam zupełnie inna strona właśnie, że jesteśmy jakby ponad to wszystko i mamy dużo, dużo zapasu mocy jeszcze w sobie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.